Jestem absolwentką kierunku budownictwo. Tutaj studiowałam, a po studiach rozpoczęłam pracę na stanowisku asystenta. Na tym wydziale uzyskałam stopień doktora i doktora habilitowanego. To tutaj spotkałam nauczycieli i współpracowników, którzy mnie ukształtowali, dzięki którym rozwijała się moja kariera naukowa i działalność organizacyjna. To dzięki nim jestem tym, kim jestem i jestem tu, gdzie jestem. Pragnę podkreślić, że jestem kolejnym rektorem z Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku. Miałam znamienitych poprzedników, takich jak rektor Kazimierz Pińkowski, rektor Michał Bołtryk czy rektor Lech Dzienis. Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku to 70 lat tradycji, doświadczeń, osiągnięć, budowania potencjału, ciągłego rozwoju, dzięki którym jesteśmy dzisiaj innowacyjnym ośrodkiem naukowym i dydaktycznym, otwartym na wielokierunkową współpracę. Wydział oferuje atrakcyjne kierunki studiów, dostosowane do współczesnego rynku pracy i potrzeb regionu. Nasza baza laboratoryjna pozwala na prowadzenie szerokich badań, zarówno podstawowych, jak i aplikacyjnych. Naszą siłą są liczne, różnorodne formy współpracy, zarówno w kontekście regionalnym, jak i światowym. Zapraszam w podróż po Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku. Poznajcie jego 70-letnią historię. W tym roku obchodzimy 70-lecia działalności naszego wydziału, który powstał w 1951 roku jako trzeci wydział w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Białymstoku i faktycznie się nazywał Wydział Budownictwa. Jeśli chodzi o jego rozwój, od samego początku praktycznie był skazany na sukces, mianowicie w 1974 roku, kiedy Wyższa Szkoła Inżynierska w Białymstoku zmieniła status na Politechnikę Białostocką. Wówczas Instytut Budownictwa Lądowego, będący na prawach Wydziału, rozpoczął kształcenie na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Innym wydarzeniem było uzyskanie przez dwa wiodące kierunki studiów, mianowicie budownictwo i inżynieria środowiska, uprawnień do nadawania stopnia doktora. A za jakieś 5-7 lat te dwie dyscypliny uzyskały prawa do nadawania stopnia doktora habilitowanego. To w dużej mierze zaowocowało przyspieszonym rozwojem wówczas nazywanym Wydziałem Budownictwa i Inżynierii Środowiska, ponieważ mniej więcej 4 lata temu w wyniku oceny osiągnięć naukowych nasze dwie dyscypliny uzyskały kategorię A. Mamy trzy wiodące dyscypliny na wydziale, te dwie wspomniane z kategorią A i nowa dyscyplina nauk leśnych. Bardzo znaczącą datą jest rok 2015, kiedy wydział pozyskał znaczącą część budynku InnoEcoTech. Przybyło nam 36 nowych laboratoriów i około 700 stanowisk badawczych. Jeśli chodzi o najważniejsze cele, które wynikają ze strategii rozwoju naszego wydziału, jest to rozszerzenie oferty kształcenia, szczególnie dla studentów chińskich i studentów rosyjskojęzycznych. Stworzyliśmy faktycznie bardzo dobre warunki rozwoju naukowego pracowników. Tworzymy coraz to nowe kierunki, chociażby ostatnio zaproponowaliśmy młodzieży energetykę cieplną, czy też BIM. I to wszystko robimy po to, żeby nasi pracownicy, cały wydział był potrzebny społeczności lokalnej, a szczególnie przemysłowi. Jest to, uważam, bardzo istotne, że wydział jest powiązany z tym otoczeniem, tak zwanym gospodarczo-społecznym. W
wszystkie nasze laboratoria są wyposażone w nowoczesną aparaturę i praktycznie w każdym możecie znaleźć unikalne stanowisko badawcze, nie tylko na skalę krajową, ale i światową. Umożliwia to realizację badań nad oceną właściwości materiałów i wyrobów budowlanych, opracowaniem innowacyjnych rozwiązań stosowanych w inżynierii lądowej. Jesteśmy w stanie symulować różne zjawiska, które zachodzą podczas użytkowania konstrukcji budowlanych oraz monitorować ich stan techniczny. Nowoczesne wyposażenia pracowni komputerowych pozwalają na projektowanie obiektów budowlanych w technologii BIM. Efekty naszych badań mają wpływ na optymalizację procesów budowlanych przy jednoczesnym zagwarantowaniu zasad zrównoważonego rozwoju i uwzględnieniu komfortu, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia użytkowników. Prace w naszych nowoczesnych laboratoriach i pracowniach pozwalają Wam budować Wasze nowoczesne obiekty budowlane. Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku posiada jedne z lepszych zapleczy badawczych w Polsce. Nasi pracownicy mają dostęp do szeroko rozbudowanej bazy laboratoryjnej, z pomocą której są w stanie oznaczać w próbkach właściwości mechaniczne, fizyczne, chemiczne i biologiczne. Takie zasoby aparaturowe w połączeniu z doświadczeniem i kompetencjami naszych pracowników pozwalają na realizację nawet najbardziej skomplikowanych zleceń z instytucji zewnętrznych i z przemysłu. Tak rozbudowana baza laboratoryjna pozwala na realizację złożonych projektów badawczych oraz dokładniejszą analizę zagadnień inżynierskich związanych z budownictwem, inżynierią środowiska oraz szeroko rozumianą ochroną środowiska. Patentowanie to bardzo ważny etap komercjalizacji wyników badań, dlatego niezwykle cieszy nas, że coraz więcej zgłoszeń, wynalazków i wzorów użytkowych składają naukowcy naszego wydziału. Uzyskane patenty dotyczą nowych technologii, które mogą być sukcesem zastosowane w wielu branżach, w tym w budownictwie, w ciepłownictwie, w inżynierii środowiska i ochronie środowiska, w biotechnologii, w rolnictwie, a nawet w farmacji. Należy podkreślić, że wiele z uzyskanych patentów budzi ogromne zainteresowanie przemysłu. Życzę wszystkim naukowcom Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku, aby ich patenty, rozwiązania znalazły szybkie wdrożenie w praktyce. Na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku kształcimy na kierunkach o profilu ogólnoakademickim. Jednak pomimo to bardzo duży nacisk kładziemy na kształcenie umiejętności praktycznych, które najlepiej nabywa się podczas pracy w laboratoriach, nie tylko chemicznych, tak jak tutaj widzimy, ale również z zakresu i budownictwa, z inżynierii środowiska. Mamy także inżynierię rolno-spożywczą, a również leśnictwo. I to są kierunki, gdzie mamy zajęcia laboratoryjne. Inne kierunki również kształcą umiejętności praktyczne, bardzo niezbędne w pracy każdego inżyniera. Na zapotrzebowanie rynku pracy tworzymy na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku nowe kierunki studiów. Do takich nowych, innowacyjnych kierunków należy na przykład BIM, modelowanie i zarządzanie informacją o budynku. Na tym kierunku uczymy nowoczesnego podejścia do projektowania, wykonawstwa i eksploatacji obiektów budowlanych. Jest to pierwszy taki kierunek w Polsce. Kolejnym innowacyjnym kierunkiem studiów na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku jest energetyka cieplna. Absolwenci tego kierunku posiądą wiedzę i umiejętności z zakresu technologii energetycznych, chłodnictwa i klimatyzacji. Nasi absolwenci potrafią zbudować domy, zbudować mosty czy też drogi, zaprojektować otoczenie wokół nich. Dbają również o to, żeby dobrze były zaprojektowane i wykonane różnego typu instalacje. Absolwenci nasi dbają o środowisko, o to, jak jest zagospodarowane wokół przestrzeni, która nas otacza, a także dbają o to, żebyśmy spożywali żywność bezpieczną i przede wszystkim zdrową. Warto studiować na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku, ponieważ tutaj uzyskuje się wykształcenie, które daje pracę
nie tylko w kraju, ale i za granicą. Politechnika Białostocka jest największą uczelnią techniczną w regionie północno-wschodnim. Politechnika to już nie tylko uczelnia, to marka. Nasi studenci w laboratoriach nowoczesnych mają aparaturę na światowym poziomie. Mogą część studiów realizować za granicą w ramach wymiany akademickiej. No a przede wszystkim panuje tu niepowtarzalna akademicka atmosfera. Na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku możemy rozwijać się poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju kołach naukowych. W zależności od różnych zainteresowań każdy znajdzie coś dla siebie. Poczynając od prowadzenia badań laboratoryjnych, czy też udział w projektach bardziej technicznych, konstrukcyjnych lub projektowych. Każdy z tych kół naukowych tworzy przestrzeń do rozwoju własnej osoby przez wyjazdy na konferencje naukowe, udział w konkursach czy prezentacjach. Dzięki swojemu zaangażowaniu w życie studenckie osiągamy naprawdę wiele. Między innymi doświadczenie zawodowe bardzo kluczowe w dalszym rozwoju, umiejętność pracy w zgranym zespole i rozwijanie nowych horyzontów. Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku prowadzi aktywną współpracę międzynarodową. W chwili obecnej ma podpisane umowy ze 163 uczelniami z 65 krajów na całym świecie. Prowadzi również 16 umów o podwójnym dyplomowaniu i dosyć unikatową przedsięwzięcie, mianowicie Międzynarodową Szkołą Inżynierską wspólnie z Uniwersytetem Tianjin w Chinach oraz Politechniką Krakowską. Nasi nauczyciele aktywnie uczestniczą w różnego rodzaju wyjazdach, zarówno dydaktycznych, jak i naukowych. Są to krótkie, kilkudniowe staże, bądź też nawet kilkutygodniowe pobyty na uczelniach zagranicznych. Warto dodać, że sam Wydział również organizuje międzynarodowe konferencje, czego przykładem może być konferencja ISMO, która w tym roku miała już 10. swoją edycję. Ponadto należy podkreślić, że Wydział prowadzi dużo międzynarodowych projektów. Obecnie na Wydziale są realizowane dwa projekty partnerstw strategicznych, mianowicie projekt EdoSkills i projekt Glocal. Ponadto studenci z całego świata mają możliwość przyjeżdżania na Politechnikę Białostocką i uczestniczenia w międzynarodowych szkołach letnich. Dotąd zorganizowaliśmy 3 takie szkoły, natomiast Wydział pozyskał środki z Erasmusa oraz z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na 4 kolejne międzynarodowe szkoły letnie. Także bez wątpienia można powiedzieć, że już obecnie Wydział ma duży dorobek na polu międzynarodowym i ma szansę stać się rozpoznawalnym ośrodkiem na arenie międzynarodowej. Wydział od zawsze silnie związany jest ze sferą społeczno-gospodarczą regionu, ale też kraju, bo nasi absolwenci to wyspecjalizowani inżynierowie, którzy zasilają rynek pracy nie tylko naszego województwa. Biznes i nauka działają w duecie, a w przypadku Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku współpracujemy z kilkudziesięcioma firmami, z którymi realizujemy wspólne projekty badawczo-rozwojowe, dydaktyczne, naukowe, tworzymy nowe technologie, współorganizujemy szkolenia, konferencje, a także praktyki studenckie. Na naszą bogatą ofertę badawczo-usługową składają się dorobek naukowy oraz wiedza z 3 instytutów: Inżynierii Lądowej i Transportu, Inżynierii Środowiska i Energetyki oraz Nauk Leśnych. Z całą stanowczością polecam Wydział Budownictwa do współpracy z biznesem. Sam tego doświadczyłem. Na tym wydziale pracują kompetentne osoby z pełną pasją i zaangażowaniem do współpracy. Ponadto w ostatnich latach laboratoria na wydziale zostały doposażone w najnowszej generacji aparaturę badawczą. Korzystałem z tego przy wdrażaniu innowacyjnej technologii w warunkach przemysłowych. Jestem absolwentem Instytutu Inżynierii Lądowej 1987 roku i od tego roku jestem pracownikiem dydaktycznym Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku. W 1992 roku obroniłem pracę doktorską z dyscypliny inżynierii środowiska. Jednocześnie pełniłem szereg funkcji poza uczelnią. Obecnie pełnię funkcję głównego technologa wodociągów białostockich. Całe moje życie zawodowe związane jest z dyscypliną i nauką o środowisku, z oczyszczaniem ścieków, uzdatnianiem wody, przeróbką osadów ściekowych. Ponadto od 2010 roku jestem prezesem Podlaskiego Zarządu Związku Inżynierów i Techników Sanitarnych, organizacji, która skupia inżynierów zajmujących się gospodarką komunalną i ochroną środowiska w województwie podlaskim. Uważam, że wydział, który piękny jubileusz obchodzi, wykształcił wielu wybitnych i dobrych specjalistów z zakresu inżynierii środowiska.
przeszłość i teraźniejszość, wiedza i praktyka, innowacje i rozwój. Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku znakomicie łączy 70 lat doświadczenia z perspektywami na przyszłość.